Warto pospieszyć się ze złożeniem wniosku o świadczenie 500+, bo to zapewni ciągłość wypłat. Osobie, która pobiera 500+ i złoży kompletny oraz prawidłowy wniosek do 30 kwietnia, Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaci świadczenie do czerwca tego roku. Tym samym rodzic czy opiekun będzie miał wypłatę świadczenia na konto bez żadnej przerwy. Od 1 lutego Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyjmuje wnioski o świadczenie wychowawcze Rodzina 500+ na nowy okres świadczeniowy, który trwa od 1 czerwca tego roku do końca maja przyszłego roku. Świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, niezależnie od osiąganych dochodów. Rodzice i opiekunowie złożyli w województwie śląskim już 381 tysięcy wniosków na 591 tysięcy dzieci. W całym kraju do 12 kwietnia wpłynęło 3 400 000 wniosków na około 5 400 000 dzieci. Z tych złożonych wniosków 93% świadczeń zostało już przyznanych. Jednak pamiętać należy o tym, że sama wypłata świadczenia na nowy okres rozpocznie się dopiero w czerwcu. Jednak już teraz większość złożonych wniosków jest obsłużona. Wnioski o świadczenie składane są jedynie drogą elektroniczną. Można to zrobić na kilka sposobów: poprzez aplikację mobilną mZUS na smartfony i tablety, platformę usług elektronicznych ZUS, portal Empatia albo swoją bankowość elektroniczną.